Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Cześć, z tej strony Karolina Zuber, audycja kulturalna. Dzisiaj moim gościem jest Gabriela Maciejasz. Dzień dobry, bardzo mi miło. A porozmawiamy sobie dzisiaj o smakowitych rzeczach, ponieważ tematem głównym jest smak, czyli spotkanie młodych amatorów kina, które odbywają się w kinie pod Baranami przy rynku głównym w Krakowie. I właśnie Gabrysia jest uczestniczką i powie nam, jak to wszystko wygląda od kuchni, co się robi na takich spotkaniach, jakie ma doświadczenia z tym, co to jest ten smak. Smak to spotkanie młodych amatorów kina, czyli klub dyskusyjny, który jest skierowany przede wszystkim do licealistów. Odbywa się on w każdym miesiącu, w jedną sobotę, zawsze o 10:00, w kinie pod Baranami przy rynku głównym. Zasady są bardzo proste. Wystarczy przyjść, kupić bilet za całe 10 zł, otrzymać jabłko oraz wejść i cieszyć się filmem. Miesiąc mamy jednego prelegenta, czyli osobę spośród nas, która opowiada coś o filmie przed seansem oraz potem zajmuje się moderowaniem dyskusji, udzielaniem głosu innym członkom klubu i nadzoruje cały seans. Jest również z nami zawsze Ola, która zajmuje się tym jako pracownik kina i opiekuje się nami. Jeśli ktoś chce, można dołączyć do naszej facebookowej grupy o takiej samej nazwie jak nasz klub i wtedy można brać udział w wybieraniu seansu na następny miesiąc albo zgłosić się do bycia prelegentem. Czyli filmy są wybierane na bieżąco? Tak. Większość seansów, które odbywają się w ramach smaku, to pokazy przedpremierowe, więc zawsze staramy się wybrać seans w jak najlepszym czasie, aby można było podpiąć to pod przedpremierę jakiegoś filmu. Nie zawsze się to udaje, ale głównym jakby powodem, dla którego wybieramy jakiś film, jest to, jak bardzo interesujący się nam wydaje. Wszyscy członkowie smaku mogą brać udział w wybieraniu, gdyż na naszej grupie zazwyczaj robimy głosowanie. Ilość głosów decyduje często o tym, który seans będzie tym kolejnym. A ile osób zrzesza wasz klub? To zależy, gdyż członkowie się zmieniają, wiadomo, i każdy może nim zostać. Są członkowie stali, ale są też osoby, które przychodzą raz, gdyż po prostu pasuje im chodzenie do kina o tej godzinie, czy po prostu byli zainteresowani danym filmem. Jest to jednak kilkadziesiąt osób. Czyli pokaźna suma. Tak, wiadomo, że liceum to dość krótki czas. Ludzie przychodzą i odchodzą. Kinie pod Baranami odbywają się też spotkania dla studentów, więc część po prostu zmienia dzień. Ale jest nas całkiem sporo. Czy pojawiają się takie osoby z zewnątrz, takie jakby nieplanowane, niespodziewane? Tak, zdarzają się i bywają z nimi różne zabawne sytuacje. Zwyczaj wolelibyśmy, aby jednak byli to sami licealiści, gdyż formuła spotkania jest specyficzna i osobom z zewnątrz nie zawsze może to pasować. Jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, aby osoba dorosła czy osoba młodsza kupiła bilet. Czasami jest to interesujące mieć osoby z innej grupy wiekowej na dyskusji. Jednak wtedy należy pamiętać, że są to spotkania kierowane do licealistów i trzeba zaakceptować po prostu formułę spotkania, która jest, gdyż są to spotkania skierowane po prostu dla nas. A ta dyskusja odbywa się po filmie, tak? Tak, dyskusja się odbywa po filmie i kto jest chętny, może po prostu zostać i podyskutować z innymi na temat obejrzanego filmu. A wtedy rozkładacie film na części pierwsze, czy dzielicie się odczuciami po seansie? Jak to wygląda? Robimy wszystko, na co mamy ochotę. Po prostu możemy przedyskutować nasze odczucia, możemy podzielić się swoimi wrażeniami, możemy swoje opinie przeciwstawić opiniom innych osób. To, jak przebiega dyskusja, bardzo zależy od liczby osób, które w danym dniu pojawią się na seansie oraz od filmu, gdyż wiadomo, że filmy są różne i bywają takie, po których jesteśmy wyganiani z sali, gdyż zbliża się następny seans i nie możemy dłużej zostać i wtedy kontynuujemy dyskusję na korytarzu. A są niestety również takie, po których najzwyczajniej w świecie nie ma co powiedzieć, więc czasami najzwyczajniej dyskutujemy o włosach aktorów, ale na szczęście takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. A czy częściej są to filmy offowe, czy raczej takie z dużych ekranów, że tak powiem, że można równie dobrze iść do komercyjnego kina na coś takiego? Zazwyczaj nie jest to kino komercyjne.
staramy się wybierać filmy, które w jakiś sposób są bardziej atrakcyjne i nietypowe. Wiadomo, że w okresie oscarowym zdarza się nam często wybierać filmy, które są już podane jako nominowane do nagród. Często też są to filmy, których właśnie nie można zobaczyć w multiplexach, które są dostępne tylko w kinach studyjnych, gdyż ta oferta jest właśnie skierowana do osób, które interesuje coś, czego niekoniecznie można doświadczyć w takich zwykłych komercyjnych kinach. A czy wasze dyskusje wędrują w takie bardzo filmoznawcze tematy, takie jak skonstruowany jest film, jakie są plany, jak to oddziałuje na widza? Czy takie dyskusje się pojawiają, czy one są już tak wprowadzane na taki profesjonalny poziom? Tak, zdarza się to, gdyż na nasze spotkania uczęszczają też osoby, które są filmem bardziej zainteresowane również pod względem jego produkcji albo wiążą swoją przyszłość z filmem, więc często poruszane są właśnie tematy konstrukcji filmu nie tylko pod względem fabularnym, ale również kwestii technicznej. I tak jak powiedziałam, to bardzo zależy od tego, kto akurat jest na spotkaniu, gdyż zdarzają się osoby, które właśnie są jednorazowo i bardziej chętne są do porozmawiania na temat wątku albo swoich odczuć, ale są też takie, które bardzo dużą uwagę przywiązują na przykład do montażu dźwięku, do muzyki, chociaż to jest akurat dość popularne, do kadrów, więc wtedy jest to bardzo interesujące, gdyż wiadomo, że każdy z nas odbiera film inaczej i wtedy możemy uświadomić sobie coś, czego do tej pory nie zauważyliśmy. A czy może wasza zażyłość w klubie jest taka, że spotykacie się raz w miesiącu i okej, jesteś moim znajomym z klubu, czy raczej są to takie bardziej zażyłe właśnie znajomości, gdzie możecie się spotkać jeszcze poza tymi sobotnimi raz w miesiącu spotkaniami smaku? Bywa różnie, ponieważ są osoby, które przychodzą na spotkania stale, lecz mówiąc szczerze, tych osób jest stosunkowo niewiele. W roku poprzednim tak akurat się zdarzyło. I ja akurat chodzę na spotkania z kilkorgiem moich znajomych, więc akurat z nimi zawsze gdzieś wychodzę. Aczkolwiek są też osoby, które właśnie przychodzą tylko wtedy, kiedy są zainteresowane akurat danym filmem. A kto zajmuje się promocją smaku? Poza oczywiście tobą, która teraz siedzi w naszym studiu i opowiada o was, o klubie. Promocją smaku zajmuje się Ola oraz my wszyscy. Ola zajmuje się Facebookiem oraz Instagramem smaku, gdzie można właśnie dowiedzieć się na temat naszych następnych spotkań, filmu oraz możliwości zakupienia biletów. Jednak to my rozwieszamy plakaty po naszych szkołach, które trafiają właśnie do nas, czyli do licealistów, gdyż wiele osób po prostu o smaku nie wie. Ale często kontaktujemy się też ze szkołami. Wtedy dyrekcja szkoły albo jej samorząd umieszcza na przykład informacje o smaku na stronie szkoły albo przesyła ją przez dziennik elektroniczny, tak na przykład dzieje się w moim liceum, przez co informacja o smaku trafia do większej ilości potencjalnych odbiorców. Powiedziałaś już, że to jest twój trzeci rok? Tak. Trzeci rok. A jak trafiłaś na spotkania? Pewnego dnia moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała: Gabriela, w kinie pod baranami są spotkania dla licealistów. A ja powiedziałam: chodźmy. I tak pewnego sobotniego ranka, jako dwie gimnazjalistki, wybrałyśmy się na spotkanie dla licealistów. Byłyśmy wtedy bardzo zestresowane, gdyż po prostu nie wiedziałyśmy, jak to wygląda, czy jest to bardzo zamknięty klub, czy wejście jest otwarte. Ale byłyśmy bardzo miło zaskoczone i od tego czasu jesteśmy stałymi członkiniami. Masz jakiś skonkretyzowany smak, który kojarzy ci się z filmem? Gdybym miała wybrać jeden, to sądzę, że ogólnie z samym kinem kojarzyłyby mi się najbardziej papierosy. Może nie jest to do końca smak pod względem żywnościowym, aczkolwiek jest to coś, co wyjątkowo kojarzy mi się z samym kinem jako z rodzajem sztuki. A papierosy również mają specyficzny smak, więc sądzę, że można tę odpowiedź zaliczyć. Dokładnie. Co najmniej wspominasz? Jakiś pokaz zapadł ci najbardziej w pamięci? Najmniej wspominam właśnie te spotkania, kiedy jesteśmy wyganiani z sali, a ciągle mamy ochotę rozmawiać dalej. I są takie seanse. Czasami się to zdarza, bardzo trudno przewidzieć kiedy. Pamiętam też, że serce bardzo mi się ucieszyło, kiedy przyszłam na seans tamtych dni, tamtych nocy. Właściwie wtedy nie miałam zupełnie ochoty oglądać tego filmu i przyszłam tylko dlatego, że to smak. A okazało się, że cała sala jest wypełniona po brzegi i ledwo udało mi się kupić bilety dla mnie i dla moich znajomych.
Było to dla mnie naprawdę miłe zaskoczenie, gdyż zazwyczaj jednak nie udaje nam się wypełnić całej sali, a frekwencja jest naprawdę bardzo zróżnicowana ze względu na miesiąc i na film. Zdarzają się też różne zabawne sytuacje, często właśnie z osobami z zewnątrz i takie rzeczy potem fajnie się wspomina. Miałaś okazję kiedyś prowadzić spotkania? Tak, prowadziłam spotkania 3 razy. Niestety za każdym razem zdarzało się akurat tak, że frekwencja była bardzo niska, ale mam nadzieję, że to raczej ze względu na film, a nie na mnie. No, jestem przekonana, że tak. Tak, jednak też było to ciekawe doświadczenie, gdyż wbrew pozorom bardzo trudno jest operować taką małą grupą, bardzo trudno jest zachęcić do rozmowy kilka osób, gdyż kiedy mamy widownię liczącą powiedzmy 30-40 widzów, wtedy dużo łatwiej jest wyłowić osoby, które mają coś do powiedzenia, a kiedy są to osoby 3 lub 4, które niekoniecznie mają ochotę przemawiać lub dzielić się swoimi spostrzeżeniami, to wtedy przeprowadzenie dyskusji staje się prawdziwym wyzwaniem. Czym dla ciebie jest film w życiu? Dla mnie film jest takim reprezentantem sztuki totalnej, gdyż film jest niesamowity pod tym względem, że jest połączeniem zarówno obrazu, jak i muzyki, dźwięku, jakby pracy ludzkiej, takiej jak aktorstwo, pracy ludzkiej, takiej jak reżyseria, jest niesamowitym organizmem, na który składa się bardzo, bardzo wiele osób i bardzo dużo niesamowicie małych elementów. I właśnie to jest w filmie niesamowite. Dla mnie film jest bardzo ważny i wbrew pozorom jest sztuką czasami dużo trudniejszą niż na przykład literatura, dużo bardziej złożoną, dużo bardziej skomplikowaną i mam wrażenie, że bardzo dużo osób podchodzi do filmu czysto rozrywkowo i zapomina o tym, jak wielką wartość artystyczną niesie za sobą. Kocioł kulturalny.